Lebron jest zrażony poprzednią porażką i spróbuje tutaj kolejną grę wygrać. No spróbujmy to kipnąć i poczekać na następny landy, jak przeciwnik zaczyna, no bo to też wychodzi z białej many, więc tak naprawdę tylko jedna karta jest nie do zagrania. Jest co robić w pierwszej turze, w drugiej, w trzeciej, no zawsze można pierwszy turowego dropa dorzucić, jeśli nawet nie podejdzie Forest. Okej. Okay. No to przeciwnik szybko do siódmego landa doszedł. Proud to have come so far. Back on your feet.
No może tak, skoro Ajani nie jest w stanie reanimować stwory, to możemy sobie może pozwolić na coś takiego. Może coś zniszczy, ale nawet nie. No zaatakuje pewnie tym 4x4, ale on pewnie zostanie zblokowany przez jednego z tych 0x2, więc nie ma co go chyba kanterkiem obdarzać na razie. No jeszcze zobaczymy, czy on tu coś odpowiedzi wstąpi. Nie, na razie. Trudna decyzja, jak widać. Ja bym blokował pewnie na twoim miejscu, które ci mogę odpowiedzieć. No, ale nie wiem, co masz na ręku. Za czwóreczkę można też przyjąć, jak się ma 15 życia. Brzydko zagrał. No to zabije go losa. No to kiepsko to wygląda teraz.
Nie boi się latacza. Wolę tutaj w ten sposób. No okej. Może jednak zginie jakoś ten latacz. Z tym maryczy, tak. To niedobrze. No to kiepsko strasznie. No to bolesne. No może jakoś się uda. Zobaczymy, czy przeciwnikowi jakieś odpowiedzi podejdą. Na razie w następnej turze można go ewentualnie zabić. Jeśli latacze wejdą za 4, a sentry może dobić za 3. No, jak przeciwnik się wyetapowuje, no to ciężko tutaj narzekać na taką sytuację. Za 10 to nawet mi się nie chce chyba blokować. Ten daje manę, tak? Czy coś jeszcze daje manę? Nie, no jedną chyba maną zieloną to on tutaj krzywdy nie zrobi w żadną stronę, więc
można po prostu wpuścić i chyba da się wygrać w następnej turze. Dobra. Jakoś się tam udało. Fajnie.